Witam Was tutaj, cześć, cześć, Znasz i zaczynamy tak nietypowo, bo takiego ekranu jeszcze nigdy nie było w City Skylines PlayStation 4 Natural Disasters. I tak, jest tutaj, szanowny użytkowniku, paradoks. Niedawno nastąpiła aktualizacja naszej politechniki, aha, bla, bla, bla. Czy coś ciekawego? Zwiększyliśmy transport działa, poprawiliśmy nawigację. W jaki sposób prowadzi nas aktualizację? W niniejszej aktualizacji. Okej, okay, dobra, rozumiem. Jest to, na co czekałem. A mianowicie mamy co nowego. W Mass Transit się pojawiło. Także ty, mi tu nie przeskakuj. Nowe wizualne elementy pomocnicze dla dróg. W czasie budowy dróg widoczne są teraz linie pomocnicze. Dobrze, to znam. Od teraz ulice mają swoje nazwy. Możecie nazywać ulice nazw. Dalej, pokaż trasę. Interesuje cię, skąd przybywają ludzie? Możesz teraz to zobaczyć. Dalej, nowe środki transportu publicznego. No to wiemy. Promy, nadziemna kolej jednoszynowa, kolej linowa, sterowce. Co zbudujesz jako pierwszy? Chyba wszyscy wiemy. Nowe scenariusze. Dobra, jeśli transport publiczny to twoja pasja. Ktoś tu mówi do mnie. Wypróbuj któryś z nowych scenariuszy zaprojektowanych z myślą o wyzwaniach związanych z transportem. Brzmi ciekawie. Nowe budynki pełniące funkcję węzłów komunikacyjnych. To już mówiłem wcześniej. Nowe drogi, to co też dodali to w końcu. Okej. Brzmi bardzo ciekawie. Nowe punkty charakterystyczne i stacje kolejowe. Bardzo potrzebne. Wiele więcej. Można wyłączyć w końcu światła na skrzyżowaniach. Są tory jednokierunkowe. Dobrze, więcej na temat tego, co tutaj widzicie, będzie w osobnym materiale. Natomiast tak, pierwsze, co się rzuca w tle, to DLC nie ma co jest w sklepie nowego. I pokazuje nam się, że jest Mass Transit, właśnie nam przejeżdża. Dalej, wejdźmy sobie do opcji, bo to jest najważniejsze. Czy tu się coś ciekawego pojawiło? Sterowanie, dźwięki otoczenia. Nie, tutaj nic nie ma. Okej, okay. Dobra, zobaczmy, jakie są scenariusze na dobry początek. Pokazuje się nam, skąd są scenariusze. Więc teraz będziemy wiedzieli. Okej. Okay. Raz, dwa, trzy. To jest, co? Jakoś tak dziwnie. Dobra, nieważne. To były tereny powodziowe, wyspiarski klimat, kraina tornad, pociągi. Rozległa równina, która... Dobra, jakie są warunki zwycięstwa? Zbuduj 200 torów kolejowych. Przewieź pociągami. Rozegnaj 20 tygodni w grze. Liczba ludności poniżej 1000. Rozegnaj 150 tygodni w grze. Liczba ludności poniżej 12 tysięcy. Mniej. Okej, okay, brzmi ciekawie. Pociągowy scenariusz. Coś dla mnie. Dalej. Promowe imperium. Oż ty. Warunki zwycięstwa. Osoby 250 tysięcy chyba. Liczba ludności. Aha, to jest łatwe chyba. Stosunkowo. Odkorkowanie miasta. No to mówię wam, że chyba w najbliższych tygodniach i miesiącach będziemy robić dużo scenariuszy. Może nawet zmniejszymy naszą główną serię na rzecz scenariuszy. To jeszcze zobaczymy. Wprowadzenie na prostą komunikację miejską może być prawdziwym wyzwaniem. Dobra, natężenie ruchu powyżej 82%, warunki zwycięstwa. O kurczę, 82%? To jest trudne. Rozegraj 200 tygodni w grze. Co? Liczba ludności. To jest trudne. To jest trudny scenariusz. Dalej, czy coś jeszcze jest? Pociągi, raz. Promowe imperium. Odkrykowanie miasta są tylko trzy. Raz. Dwa. 3. Myślałem, że będzie więcej. Ale z tego co wiem, też są nowe mapy. Chyba, że... O, to jest 7 jezior, to jest nowe. Królewskie wzgórze. Jałowe równiny. I tutaj są z Natural Disasters. Dobra, co ja tu będę dalej ględzić? Wczytujemy grę i zobaczymy, jak to wygląda od środka. A few moments later. Ładuję, nie mogę się doczekać. To jest chyba najlepszy dzień w moim życiu, pomijając to, że mi konto zawiesili. Ale pomimo tego, i tak, nie mogę się doczekać tego, co tam się pokaże.
Tak, pierwsze co widzimy na pierwszy rzut oka, to co widzicie? Po tym, że miasto mi upada. Już wam pokazuję. Jest zadowolenie mieszkańców na wierzchu. Tego nie było wcześniej. Dalej. Przejdźmy sobie do starego. Znacie to miejsce. Co to było? What? What? Buggy? Buggy! Czekajcie, to nie są chyba buggy. Co? What? Kosmiczna winda? Okej. Samoloty, dobra, to nie, to jest to samo, jakby było. Pociągi są cały czas zakotkowane, czyli nic nowego. Dobrze, znacie to miejsce, co nie? My tu sobie wszystkie dodatki testujemy, bo tego miasta zbytnio ostatnio już nie włączam. I tak, pierwsze co sprawdźmy. Co to jest? Czy transport publiczny w końcu jest w dobrym miejscu? No nie gadaj, no nie gadaj. To jest metro, pociągi, statki, samoloty. Czekaj, co? A, kolej jednoszynowa. Okej, dalej, czy jest jakieś nowe radio? Bo ogólnie Mars Radio ma się pojawić niedługo, ale to nie wiem jeszcze kiedy. Tutaj są nowe te ćwierkacze. Czekaj się, zmieńmy sobie na jakiegoś fajnego, nowego. Nie, może być. Ale ćwierkacz to się pojawia tylko co jakiś czas. Obszary. No to tu jest niestety cały czas kij, czyli jest 9. Na razie sobie po kolei przechodzimy i patrzymy, co jest. Ekonomia. To tutaj nie ma zbyt dużo. Budżet się zmienił, bo jest więcej. Tak, i zobaczmy, czy już można kręcić szybciej. Nie, cały czas jest kiepsko. Pożyczki. No, zapłać teraz. I tutaj mamy więcej chyba przychodów. Chociaż nie, i tak nie mamy wydatków pokazanych. No, to nie. Widok informacyjny, no to tu się powinno coś zmienić. Chociażby dlatego, że tu będzie więcej. Ale tak, korki. Mamy średnie natężenie ruchu. Tego wcześniej nie było. Mieliśmy tego legendę. 65%, całkiem nieźle. No tak, poza tym to tu się nie powinno. Czy może w końcu wykrywanie katastrof jest inteligentne? Chyba tak. A nie, przepraszam bardzo, w tym mieście nie ma w ogóle wykrywania katastrof. Dobra. Pomijmy to pytanie. Czy coś jeszcze ciekawego tu się dzieje? Rozumiem, że nowe budynki będą odblokowywane, ale one są dosyć na początku, tak? Więc pamiętam, czekaj. Ta. Nie ma. Budynki i to tak. Okej. Dalej, czy coś jeszcze jest? No na pewno w przepisach jest dużo nowych przepisów. No widzę, że już jest trochę tego. Pozmieniało się coś trochę. Projekty dla helikopterów, pierwszeństwo dla promów, wysokie ceny biletów. O, spodoba mi się. Sterowce edukacyjne. Okej. Brzmi ciekawie. Dalej, podatki. Czy tutaj coś jest dla transportu? Nie. I dalej, tutaj coś powinno być. Obszar VIP? Nie. A, no to podatków zbyt dużo nie ma. Tak. Dobrze, po kolei. Tak. Wow, wait, co? Tutaj możemy kręcić. Patrzcie, najeżdżam na skrzyżowanie i wyłączam sygnalizację. I daję im tutaj stopa. Ale jaja. Czekajcie, jakieś, gdzie jest duży ruch? Tu jest duży ruch. Wyłączam sygnalizację świetną. Ciach, ciach. Moje ulubione narzędzie. Dobra, dalej. Dzielnice, to było tak jak wcześniej. I drogi. Aha, czyli teraz klikam na drogę. I zobaczmy, co my tu mamy. Przełącz widok trasy. Na co? Aha, mogę sobie powyłączać co chcę. Dobra. Mogę to dostosuj drogę. To tak, to też znam. Zmień nazwę i droga priorytetowa. To trójkątem się włącza, tak? Okej, dobra. No to tak, to tutaj już jest dobre zaskoczenie. Na samym początku. Dalej. Może jeszcze wyburzanie naprawili. Dobrze, na razie tego nie będę patrzeć. Tutaj się nie powinno zbytnio nic zmienić, tak? Prąd. Nic. Woda. Nic. Śmieci. Nic. No bo tutaj nie powinno być nic. Czy tutaj coś. Nie. 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 I tu się zaczynała wtedy zabawa. Mamy nową. Czekajcie, ominęliśmy jedną rzecz. Jakie mogę? Drogi. Dobrze, to jest. I teraz mamy UF opcję. Zobaczcie, możemy wyłączyć kontowane.
kątowe, odcinkowe, siatka i linie pomocnicze, to zobaczycie. I nachylenie, możemy zmniejszyć nachylenie. O, dawaj to najmniejsze. Poza tym to jest to. Okej, dobra, zobaczcie. Linie pomocnicze. Tutaj, do tej drogi. Podciągamy sobie, co nie? Albo do tej, chcemy kontynuację? Nie. Chcemy w tym samym miejscu. Ciu. Z tego co zrozumiałem, mogę. Zobaczcie, tylko o tyle podniosłem. Mogę zrobić małe podniesienie. Dobra, to jest fajne. Z tego co pamiętam, jest. Droga gruntowa ma w końcu swój własny most. Nie ma, czekajcie, w jakimś fajnym miejscu to budował. To tak. Gruntówka z mostem. Coś nowego. No, tych torów, no to z siłą rzeczy nie powinny być. Ale jest ta droga. I to są trzy pasmówka, tylko że w zależności jak sobie ją ustawisz, to tak będą jeździć samochody. Bo zobaczcie, są dwa pasy w jedną. I jeżeli sobie wejdziemy w zmień kierunki, to sobie ustawiamy. To jest bardzo fajna droga. Dalej, coś tu jeszcze jest jakiegoś takiego konkretnego. Nie, tutaj nie będzie. Dalej się zaczyna dopiero. To tak. Dawaj prosto. Tu już się im kończy miejsce w ogóle. No to dużo droga, no to wiadomo. Monoraile. Trochę krzywo zacząłem to budować, kurczę. Chyba chwila. Wybórz. Zacznijmy to prosto budować, bo chcę tu wszystkie ustawić, później będziemy patrzeć. No, mamy ładne tutaj prostowanko, to możemy sobie patrzeć. To. Ta droga. Najpierw to sobie trochę poprzecinam później w edytorze. To jest ta droga, to kojarzymy. Podnieś, opuść mi się bardzo podoba to, że pokazuję w końcu. Co to jest? Droga, duża droga z wydzielonym pasem ruchu dla autobusów, ale to jest z parkiem. O to mi chodziło. A to? Duża droga z pasem zieleni. Zobaczcie. To teraz działa, to po środku, jako park. Ludzie tędy chodzą. Czekajcie, zróbmy jakieś na ziemi. Bo wy tego nie widzicie teraz tutaj. O, tu są drzewka. Widzicie to? Nazwa: ulica Kota. O kurczę. Dlatego podczas włączania pierwszej rozgrywki może wam się trochę zbugować gra, ponieważ wszystkie ulice muszą zostać nazwane. Także nie narzekajcie od razu na grę. Dalej. Okej, tu się nic nie pojawiło nowego. Jest! Mamy to. Ludzie, w końcu po tylu latach. Normalnie byśmy czekali na to z jakieś 3 lub 4 lata, gdyby to nie było PS4. A tutaj jest po roku. Dokładnie prawie w urodziny Cityskylines. Może nawet były urodziny. Zobaczcie, to jest droga, to jest autostrada, ale w odpowiednich kierunkach. Prędkość 100. Dalej. Taka sama droga z wyciszaczem. Rampa. Dobra, nie będę budować wszystkich, bo wiemy. Rampa. Albo w sumie. Rampa podwójna. Czekaj, to jest rampa, czy to jest. To jest autostrada, no to jeszcze lepiej. I to, na co też czekaliśmy długo. Strzałki. Widzicie? Pokazuje nam się strzałki, w którym kierunku jedzie droga. To kojarzymy te drogi. Dalej. Czteropasmówka autostrada. Z wyciszaczami, jeżeli ktoś bardzo lubi. Czyli już naprawdę jest nieźle. Aha, i do czteropasmów dochodzimy. To i tak jest nieźle, w porównaniu z tym, co było wcześniej. Węzłów chyba więcej nie ma i to tyle z dróg. Dobrze. To tak. Co tu dużo mówić? Zapowiada się ciekawy, a my jeszcze nie doszliśmy do transportu jako takiego. Dobrze, wróćmy tutaj. Sobie to wyburzymy. Tak, no może naprawili to. Dobrze, transport. To tak, autobusy i jest ta droga. Tramwaje powinno się nic zmienić. Pociągi, jest. Zmieniło się. Teraz tracę dużo pieniędzy, ale w istym celu. To i tutaj ten drugi postawiam na bok. Zobaczcie, ile tu jest peronów na jednym dworcu. Tak, poza tym mogę zobaczyć, co tutaj się pisze. Końcowa stacja kolejowa. Nie gadaj. Nie gadaj, w końcu, zobaczcie, mamy opcję przyjmuj pociągi międzymiastowe. To znaczy, że te pociągi, które wyjeżdżają stąd, możemy wyłączyć w końcu, czyli klikając ten przycisk, te pociągi nie będą do nas przyjeżdżać, do naszego miasta. Ale fajowo. Dobrze, no i jak widzicie, ta stacja jest naprawdę raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Z tym, że to nie jest wszystko. Jeżeli sobie wejdziemy
podziemia. Tu jest jeszcze stacja metra, tu i tu. Dalej. Ci mają też, z tego co pamiętam, przejść, tylko że to jest przelotowa. Czyli sobie pociągi jeżdżą. I na przykład teraz dla niepoznaki zbudujemy sobie, żeby było po całości, torami jednokierunkowymi. Dobrze, że usłyszeliście. Tory jednokierunkowe. Stąd. Za duży zakręt. A tak było dobrze. Na chwilę. Trochę dawno nie budowałem torów. No bo w żadnym mieście wtedy nie mieliśmy tego. Dobrze, powiedzmy sobie, że tu. I spóźnij stąd. Jedzie sobie ten tor. Tu wjeżdżasz. Tak. I proszę bardzo, puszczamy sobie jeden pociąg. Ciach. I on wraca na okrągło. I jeżeli dobrze pamiętam, jeżeli teraz puścimy drugą. A nie. Czekaj, czy to tak będzie działać? Bo jest taka teoria, znaczy teoria, czasami tak to działa. Nie tu, nie tu. Stwórz nową linię. Że czasami, ale to tylko czasami, pociągi wjeżdżają na drugi peron, się ustawiają. I widzicie, proszę bardzo, idzie pociąg do naszego nowego, dużego dworca. Dobrze, to jest wielki plus, ale teraz to dopiero mamy zabawę. Statki, a dokładnie baza promowa, przystanek promowy, przystań promowa, węzeł przesiadkowy, autobusowo-promowy i trasa promowa, no i promy. Dobrze, tak, postawmy sobie taką krótką trasę, puśćmy, co nie? Tu widzę, że będzie ładny zakręcik. No, proszę bardzo. Tak to wygląda. Ładnie, ładnie. Chciałem nie było życzo. Dalej, postawmy sobie może po drugiej stronie. Chciałem postawić trochę tego, żebyście widzieli mniej więcej, na czym to polega, na czym są różnice. Co nie? Tu drugi. I tu trzeci. I to tyle, tak? Tak. Zobaczcie. To jest duży. Akurat nie widzicie tutaj. Są dwa wjazdy. A tutaj są miejsca dla autobusów. Fajnie, co nie? Teraz tak. Teraz sobie to wszystko łączymy. Opcje są nawet tutaj. O ty, panie. Tego to się nie spodziewałem. Dobra. Trochę przyspieszę, bo już odcinek naprawdę chwilę trwa. Porządną chwilę. Wspomnego nie możemy budować też pomiędzy słupami, tylko to już inteligentnie łączymy. Tu sobie podłączmy to tak i tu sobie damy bazę, co nie? Czyli baza będzie tu. Okej. Okay. Jakoś ujdzie. I tu. I teraz puszczamy sobie statki stąd. Tu. Tu. A, tu są też dwa miejsca, fajnie. Tutaj i tu wracasz. Wypływają nam? Powiedz, że wypłyną. Nie gadaj, że wody brakuje. Kurde. Pociągnij. Jest, jest. Mamy pierwszy statek. Zobaczmy, czy tu się nam zmieniło. Tak. Pokazuje nam się teraz linia przystanków. Możemy modyfikować linię, co znaczy, że możemy zmniejszyć liczbę pieniędzy nakładaną, czyli może być więcej lub mniej statków. Na przykład teraz zwiększamy liczbę statków. Dodajemy sobie 10, co nie? Możemy dokładnie zobaczyć przystanki i statki, gdzie są ludzie. To jest coś tak dobrego, tego nie ma nawet na PC. Okej. Częstotliwość, no dobra, to naprawdę by naprawili. Co tu dużo mówić. I statek sobie bardzo wolno płynie. Właśnie, jaka jest pojemność statku? 50, okej. Czyli całkiem. Dobrze, to są statki, one sobie będą teraz pływać w międzyczasie. MS i ja, ponieważ jestem bardzo ciekawy, co jest jeszcze dalej, postawię sobie samoloty, w sensie cepeliny. I tak, mamy tylko dwie stacje. Jest baza sterowców, przystanek sterowców i droga powietrzna. Więc tak, tu sobie damy. Aha, to jest tak niekonwencjonalnie trochę mi się. To się nie podoba, jak to trzeba postawić. Jak tak można, no? Dobra, mniejsza z tym. Stawiamy tutaj jeden. I tu będzie obok przystanek. Ja mam nadzieję, że sobie wszystko podciągną, woda i prąd. I drugi przystanek sobie dajmy, że na przykład tutaj przy tym przemyśle, co nie? Nie będą lecieć, albo dobra, dajmy, będą lecieć przez całe miasto. I teraz robimy sobie trasę, którędy mają oni lecieć. I będą dokładnie lecieć tak, jak my teraz tutaj chcemy. Czyli tak tu, no niestety na okrągło lecieć bardzo.
ale tak chcemy, to tak to będzie wyglądać, tak? Tu, tu, tu i tu. Dobrze, teraz sobie robimy linię. Zaraz nam te cepeliny będą tutaj latać dookoła miasta. To są, ja mówię cały czas cepeliny, to są sterowce. To zaraz będą tutaj sterowce latać. Proszę bardzo. I zaraz nam się pojawi. Jest, jest, oto nasz pierwszy sterowiec. Modyfikuj linię. Nie, 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 nie. Chodź tu. Ja chcę mieć podgląd i tak. Czy tu u ciebie też jest tak lisa? Dobra, dajmy u ciebie to, nie wiem, tam jest 10. To by nie było za mało. Proszę bardzo. I mamy reklamę. Nie wiem, czemu nie jest teraz... Nie ma reklam podświetlonych, ale to może chwilowe. I tak, co my tutaj mamy informacje? Liczba ludzi, aktualnie. Dobra. Lecisz. Przyspieszny czas. Aha, to był już speed trójka. Czy one są dosyć wolne? Mamy dźwięk jeszcze ich w tle. 35 osób jest. Czyli nie jest jakoś strasznie dużo. Jak sobie weźmiemy przedmiot trasy, to jest 35 będzie ich latać, z tego co widzę. Ładnie zwiększyliśmy to. Ładnie, ładnie. Okej. Okay. Dobra, no i sobie lecimy. Zobaczcie, lecimy nad naszym miastem. Tak jak chcieliśmy, dokładnie tak jak zaprojektowaliśmy naszą drogę. Znaczy ja trochę to przyspieszyłem, bo zrobiłem szybciej, żeby nie męczyć się z tym. No ale całkiem ładnie. Dobra, zobaczmy co jest kolejne. Ludzie są jakoś bardzo zadowoleni, nie wiem czemu. No i kolejne jest jeszcze lepsze. Dobrze, zejdźmy sobie z tego. I tak, podejdźmy sobie tutaj. Kolej jednoszynowa, stacja kolei jednoszynowej. Stacja jednoszynowej z drogą. Węzeł autobusowy. Postawmy go sobie. I węzeł taki. Dobrze, poczekaj. Tutaj też są autobusy, ale nie o to mi chodziło. Puśćmy sobie drogę stąd. Tak. I z ciekawości chciałem zobaczyć... Nie, nie możemy. Ok, czyli cały czas tu, tu i tu. I to. Dobrze, zobaczcie. Brak funduszy. Trofeum dostałem, to jest dopiero. Dobrze, zaraz my tu splajtujemy, bo to miasto nie jest przygotowane na takie obciążenie. Wziąłem trochę pożyczek. Dobrze, to tak. Tutaj mamy dwa pedony pociągowe, dwa pedony jednoszynówki. Tutaj są tory jednoszynówki. I jeszcze pod spodem metro. Tutaj jest pełno autobusów, jak widzicie, i jednoszynówka po środku. Czy tutaj jest jeszcze metro? Nie, ci nie mają metra. Okej, okay, dobra. Mniejsza z tym. Teraz tak, byśmy sobie pociągnęli, bo ja nigdy nie widziałem, żeby ktokolwiek z tego korzystał, więc ja skorzystam. Jednoszynówka monoraila. I jeszcze są takie zwykłe tory, ale to już się pokazywałem wam zresztą. To tak. Postawmy sobie stację bez tą drogi. Na przykład gdzieś tutaj, co nie? I sobie ciągniemy sobie... Zobaczmy. A, no tak, bo wziąłem na najmniejsze. Tak, to jest z zakrętem? Jest z zakrętem, okej. Okay. Czyli jeżeli odpowiednio wykręcę tutaj, to ty przejedziesz na tym, tak? To jest najniższy pułap? Okej, okay, warto wiedzieć. Dobrze, i tutaj sobie jadą te tory. Co nie? I stąd sobie puścimy odjazd tutaj. Ale zakręcik tutaj im wymyśliłem. Nieźle, nieźle. I tutaj. Okej, okay. I tu się ładnie wszyscy rozjeżdżają. Wszyscy są szczęśliwi. Stąd. Okej, okay, nie z tego pewno. Stąd. Tutaj. Oni nie potrzebują żadnych zajezdni. To jest akurat plus. I teraz zobaczymy. Czekaj, tak w ogóle chciałem zobaczyć. Aha, tutaj się nam stworzyło. Ładnie, ładnie, no ładnie. Je, przemknął! Te jeszcze tory się podświetlają? No to ładnie. Trasa... No dobra. Nie będę na razie podglądać trasy całej. I jedziemy. Monorailem. Tutaj do góry, nad kablami. Tutaj sterowiec odlatuje i dojechaliśmy na stację. No, po prostu coś pięknego. Korek, korek. I wracamy w drugą stronę. To jest to wyro. To jest komunikacja. No, na to się czekało. Dobrze. I to była kolej jednoszynowa. Została nam jeszcze jedna rzecz, bo taksówki z tego co wiem to nie zostały. Mamy problem ze ścieżkami, no, ale mniejsza z tym problemem, tak?
Kolejkę górską, kolej linowa, to jest stacja końcowa i to jest stacja przesiadkowa. Damy sobie stację przesiadkową gdzieś tutaj. Stację końcową, no może niedużo dalej, gdzieś tu. I początkową tutaj, co nie? Tak, żeby ładnie tutaj nam wszystko poszło. I sobie pociągniemy. Chwila, bo ja chciałem sobie wszystko ładnie podciągnąć. Stąd. Tutaj. I stąd bym jakoś tu podciągnął. Tylko tak, tu pamiętam, że potrzebny jest odpowiedni zakręt. Podnieśmy trochę. I tutaj. I plus na temat tych nie potrzebują w zupełności żadnych jakichkolwiek linii. Czyli oni sami wyjeżdżają z siebie. Czy możemy zwiększyć? Nie, u nich nie możemy zwiększyć pułapu. Dobrze, 30 osób ma jeden taki. A takich wyjeżdża dosyć dużo. O, widzimy, już jeżdżą nawet w dwie strony. No i taki jedzie jeden. Przez taką stację przyjeżdża, bo jest z jednej i z drugiej strony wyjazd, a przez drugą przejeżdża. Zobaczcie, zatrzymuje się i teraz powinno przejechać dalej. O, jedzie dalej do stacji końcowej. Słupy mogą być naprawdę dosyć wysokie, czyli jedziesz teraz stąd. Tutaj masz ładny zakręcik. I już nas rzuciło. Dobrze, to byłoby na tyle z komunikacji. Zobaczmy, czy jakieś parki. Tak, parki z tego co pamiętam. Chyba nie, tu się zwykle przycięło. Halo? Okej, dobra, tu powiedzmy. Tu jest nowy. Muzeum Łodzi. Dalej. Miasteczko Ruchu Drogowego. A tak, funduszy. Musimy się liczyć z tym, co 100 tysięcy kosztuje. Okej. Że ja wam wszystkich budynków nie pokażę, bo nie jest to na trybie super kreatywny. I pozostałe budynków parę tutaj jeszcze możemy sobie znaleźć. Dobrze, dalej. Tutaj z tego co pamiętam. O, jest nowy budynek. Krypta Dnia Zagłady. Ciekawe. Kiedyś może zobaczymy. I podobno jeszcze tutaj narzędzia nam zostały ulepszone. Mamy rozmiar i siłę możemy wybrać sobie. No to bardzo fajnie. I rozmiar też. Niczego sobie. Duży, mały pędzel. Ciekawe, ciekawe. Ścieżki. Czy tutaj coś jeszcze? A, no i bym zapomniał o jeszcze jednej z ważnych rzeczy. Są duże kanały, są małe, są w sensie, że wąskie i szerokie kanały. Takie mieliśmy wcześniej kanały, a te są szerokie. One są specjalnie przystosowane do promów. Promy i tak przy jednych i drugich będą działać. Z tego co pamiętam, tylko musimy sobie znaleźć promy. O, proszę bardzo, można postawić sobie tu i tu. I od razu są te ścieżki pod spodem. O. Ciach, ciach. Dobrze, no i to tak. Z tego co pamiętam przy... Jest! No dobra, no to możemy się kończyć. Na sam koniec odcinka zajmiemy się ostatnią rzeczą, jaka w tym mieście, tylko sobie dajmy tam jakąś służbę ratowniczą, żebyśmy wiedzieli, że coś leci, bo przy okazji sprawdzimy, czy naprawili to, czy coś leci. Spuścimy sobie meteor w jakiś tam w centrum miasta, co nie? Jest opcja, o jakiej sile ma to spać, czyli od 1,0 do 10. Jak to 10? I proszę bardzo, mi tutaj spuści taki meteor. Proszę o dzień zakłady. Dobrze, ja ze swojej strony dziękuję za dzisiejszy odcinek. To, czego nie przeoczyłem dzisiaj, pojawi się w recenzji tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. No chyba się nie doczekamy. Cześć!